Witajcie. Chcę zacząć ten dzisiejsze spotkanie od przedstawienia perspektywy na regeneratywność, czy na regeneratywne projektowanie, która została stworzona przez Regenesis Institute albo Regenesis Group. To jest jedno z kilku podejść, jedna z kilku prób definicji tego, czym jest regeneratywność. Ja sądzę, że jest to bardzo przydatna definicja i też definicja, która bardzo w ciekawy, przydatny sposób poszerza widzenie tego, co my robimy, kiedy projektujemy regeneratywnie. I mam nadzieję, że to przygotuje grunt pod wszystkie prezentacje, które dzisiaj których będziemy mogli wysłuchać. I całe myślenie regeneratywne dla mnie zaczęło się od tego, kiedy jeden z mentorów właśnie w Regenesis Group na jakimś spotkaniu zadał pytanie, co regeneruje dąb? Znaczy, kiedy widzimy takie wielkie drzewo, piękny, wspaniały, tam 100 czy 1000-letni dąb, to ja wiem, ja też będąc na rynku rozwojowym i biorąc udział w różnych warsztatach rozwojowych, czasami zadaje się pytanie, gdybyś miał być drzewem, to jakim drzewem chciałbyś być? I ja pamiętam, że w grupie, jak tam nas było kilkunastu facetów, to większość z nas powiedziała dębem. I dlaczego fajnie być dębem? Słuchajcie, parę głosów. Na dzień dobry. Kto chciałby powiedzieć na głos, dlaczego fajnie być dębem? To jest eksperyment, czy macie w ogóle mikrofony włączone? Bo jest długowieczny. Żyje 300 lat. Powiedzmy, mniej więcej. Okej, dzięki. Masywny, ogromny, trochę przerażający, bo ja mam na działce dom i zaraz obok są brzozy i prawdę mówiąc to wolę te brzozy, przytulić się do brzozy niż do tego dębu. Ma coś takiego, z jednej strony takiego potężnego i takiego jest trochę takim strażnikiem, ale z drugiej strony jest niedostępny. Okej. Okay. Dziękuję. To jest w ogóle ciekawe, bo drugie pytanie było, jakim drzewem na pewno nie chcesz być i większość facetów powiedziała brzozą. Ja powiedziałem brzozą, więc jest polaryzacja między dębem i brzozą. Dzięki. Dlaczego jeszcze? Ja chcę być brzozą. Mnie się wydaje, że dlatego, że jest taki stabilny, dostojny i potężny, silny. Tak. Jest silny i podny, dużo żołędzi daje. No tak. No tak. Dzięki. Tak, i skupiał też od wieki wieków wokół siebie ludzi, też ma taki wymiar mistyczny dąb. Mm-hmm. Dziękuję. Super, i zobaczcie, że pojawiają się dwa sposoby patrzenia na dąb i jeden to jest ten, który ja przyznaję, ja też miałem, że dąb jest taki długowieczny, jest mocny, ma takie mocne konary, właśnie jest taki wyjątkowy, czasami nawet przerażający, ale to swoją mocą. A druga perspektywa, która się właśnie pojawiła, to jest to, że on daje możliwość na przykład ludziom zebrać się wokół niego. Czyli, że on wnosi coś do świata. I nawet po polsku to pytanie, co regeneruje dąb, można rozumieć jako to, jak ja mogę ten dąb wspierać w rośnięciu, czyli jego regenerować. I wtedy pewnie odpowiedź jest, no woda, jak go będę podlewać, mogę go nawozić, mogę mu dawać więcej słońca, to będzie w nim więcej życia, w tym dębie, ale inne zupełnie rozumienie tego pytania to może być, co wokół, jakie inne formy życia, jakie inne formy bycia ożywiają się dzięki temu, że dąb jest. Więc słuchajcie, co regeneruje dąb? Czyli jakie formy żywotności są możliwe dzięki temu, że dąb jest? Jakie macie odpowiedzi na to? Regeneruje na poziomie materialnym, ale też i duchowym. A możesz powiedzieć konkretnie, w jaki sposób? Materialnym w takim sensie, że ma taką w sobie moc odnawiania, tak? Myślę sobie w tym momencie o tych nasionach, jakie wydaje. No a na poziomie duchowym, no to o czym też wspomniałam wcześniej, czyli właśnie skupia wokół siebie ludzi,
gdzieś tam w tym takim aspekcie kulturowym był takim kreatorem, tak? Jakiejś kultury wokół siebie. Może tak. Mhm. Dzięki. Dziękuję. No to na pewno może żyć na nim wiele ptaków, pewnie jeszcze grzyby pod ziemią. Je też pewnie dokarmię minerałami. Mhm. Dzięki. Co jeszcze regeneruje dąb? No oczywiście powietrze. Mhm. Powietrze. Co jeszcze regeneruje dąb? On musi mieć swoją przestrzeń, on musi mieć dużo miejsca, żeby się rozwinąć. Jak myślę, że gdzieś by był wciśnięty, to by się czuł taki stłamszony i by walczył. A jak ma dużo przestrzeni, to może rozwinąć skrzydła. Mhm. I jak dąb rozwija skrzydła, to co wtedy się pojawia wokół niego? No właśnie mi się odpala, że dąb stanowi świetną ochronę dla wszystkiego, co jest wokół, ale tylko właśnie jak rośnie sam i może się rozwinąć, bo jak rośnie w kupie, to nie ma żadnej energii w sobie. Ja chcę zrobić na pniu, chcę zrobić taki okrągły jakby stół, żeby można było przy nim usiąść. I on właśnie jest taki stabilny, solidny, daje ochronę, ten jego liście, w ogóle całość, że tak powiem, od cały pień i liście dają niesamowitą ochronę. Tak. Czyli to jest to, że jak się pozwolimy dębowi rozwinąć w tą jego pełną dębowość, tak jak na tym zdjęciu, ten dąb, który mógł w pełni ten swój fenotyp rozwinąć, to on daje też ochronę na przykład. Daje dosłownie cień. On tworzy mikroklimat, nie? Że jest inna wilgotność, jest, reguluje temperaturę, reguluje, nie wiem, kwasowość gleby wokół siebie, wchodzi w mnóstwo symbioz z różnymi organizmami, grzybami i tak dalej. I jak się przyjrzeć, to na takim poziomie czysto ekosystemowym dąb daje możliwość życia setkom, jak nie tysiącom przeróżnych innych gatunków. I dosłownie regeneruje glebę na przykład. To znaczy, że wokół dębu z roku na rok ta gleba jest coraz bardziej żyzna. I jednocześnie mówiliście o tym, że dąb też wnosi na przykład kulturowe aspekty. Że dąb staje się dla ludzi miejscem spotkań, daje schronienie, można powiedzieć na konarze huśtawkę i pójść, nie wiem, na romantyczny wieczór pod dębem. Jest symbolem, jest symbolem długowieczności, ma mnóstwo dla ludzi też zupełnie niewymiernych korzyści z tego, że jest. Można, nie wiem, doznawać kąpieli leśnych i regulować emocje, regulować stan psychiczny dzięki temu, że jest dąb. I to jest na przykładzie dębu widać, jak można zmienić sposób patrzenia na konkretny obiekt, w tym wypadku drzewo. Że możemy skupiać się na jego cechach, a możemy też zobaczyć, co jego obecność wnosi do najbliższego sąsiedztwa, do otoczenia. W jaki sposób wspiera życie wokół. I do tego was zapraszam dzisiaj, w tej prezentacji i we wszystkich następnych. I to jest szczególnie istotne, kiedy przyjrzymy się, w jaki sposób działa życie, w jaki sposób działa przyroda, natura, my też, że naturalnym procesem jest stawanie się, jest rośnięcie. Tutaj jest narysowana naturalna sukcesja od gołego pola do wielusetletniego lasu, kiedy ten las staje się. To znaczy, jeśli zostawimy pole puste, to w większości miejsc, w naszym klimacie, za paręset lat naturalnie tam stanie się las. Tak samo jak kiedy rodzi się dziecko, to nie ma sposobu, żeby nie stał się z tego człowiek stopniowo. I te procesy są już wbudowane w samą naturę tego systemu, czy ekosystemu. I to jest w kontraście z tym, że my próbujemy projektować rzeczy, projektować stany, tak jakby one były rzeczywiście maszyną, która już się nie zmienia. Tak jakbyśmy projektowali, nie wiem, komórkę albo zegarek. Czyli myślimy sobie, to jak to powinno wyglądać? Poskładamy. To Joel Glansberg, jeden z członków Regenesis Group, powiedział, że on sobie to uświadomił, jak urodziło mu się dziecko i on trzymał tego bobasa na rękach
I on był projektantem permakulturowym, to było jakieś 30 lat temu. No i on tak pomyślał sobie, dobra, gdybym miał stworzyć taki system jak to dziecko, to co bym zrobił? No i wyobraził sobie ten rysunek tego permakulturowego siedliska, gdzie mówi, no tak, to tutaj dajemy kości, tutaj dajemy większe kości, tutaj mniejsze, tutaj nałożymy troszeczkę mięśni, tutaj pociągniemy jeszcze nerwy, tutaj zrobimy, tutaj na górze zrobimy mózg, potem to wszystko obłożymy skórą, będzie człowiek, tylko trzeba włączyć guzik. I uświadomił sobie, że to jest absurdalne w ogóle podejście do myślenia o żywym systemie, że nie da się w ten sposób złożyć człowieka, że to, co, żeby stworzyć człowieka, to trzeba zacząć od dwóch komórek, a później naturalnie wspierać procesy, które już są zakodowane w tym unikatowym połączeniu genów, które tam w tych komórkach siedzą. I w ten sposób staje się człowiek i w ten sposób staje się ekosystem. I w ten sposób staje się każdy żywy system, który mamy wokół siebie. Więc regeneratywne podejście nie jest o zrównoważeniu albo podtrzymywaniu, o sustainability tego, co jest. Zwłaszcza, że można powiedzieć, że to, co jest w tej chwili wokół nas, i tak jest w opłakanym stanie, więc sustainability jako takie w 2023 roku jest zupełnie nieprzydatne, bo już jest za późno, żeby utrzymywać ten ekosystem, który mamy wokół nas w większości obszarów na świecie. I odchodząc od sustainability, czyli zrównoważenia, utrzymywania, przechodzimy do miejsca, w którym możemy naprawdę wspierać naturalną żywotność systemów. I Buckminster Fuller, filozof i architekt, wizjoner, powiedział, że jeżeli działamy przeciwko naturalnym mechanizmom życia, to wszystko, co będziemy próbować zrobić, będzie kończyło się niepowodzeniem, będzie cały czas pod prąd. Ale jeżeli uda nam się rzeczywiście działać tak jak natura, czyli skupiać nasze działania wokół naturalnych, życiowych procesów, to wtedy wszechświat naturalnie przyłącza się do naszych działań. I o tym jest regeneratywność. Gregory Bateson, jeden też z tego pokolenia wizjonerów, filozofów, powiedział, że ogromnym problemem świata jest różnica między tym, jak natura działa, a tym, jak ludzie myślą. I oczywiście ludzie myślą tak, jak kultura myśli, więc to jest też o wychodzeniu z naszej obecnej kultury, kultury mocno zdominowanej przez mechanistyczne myślenie, nie myślenie żywymi systemami, tylko myślenie mechanizmami, które świetnie działają, kiedy chcemy zbudować fabrykę albo zegarek, ale bardzo słabo działają, kiedy próbujemy być częścią żywego systemu. Więc to, co pokazuję, też jest zaproszeniem do tego, żeby zmienić swój sposób myślenia, swój sposób patrzenia, swoje odruchy w odniesieniu do tego, co widzimy. No i gdzieś tam w latach 90. w Stanach zebrała się grupa osób, permakulturowców, osób, które były architektów, osób, które działały z organizacjami, też społecznie, które z tych wszystkich idei, tej głębokiej filozofii właśnie Batesona, permakultury i wielu innych, które tam gdzieś tam kwitły w latach 70. trochę później, zdecydowali stworzyć grupę, która będzie mówiła wspólnym językiem i która będzie mogła mówić głośniej o tych ideach do biznesowych klientów, dosłownie, czyli do miast, do organizacji rządowych, do deweloperów, tak żeby te idee mogły wejść do świata materialnego, żeby to nie była tylko niszowa jakaś zajawka, ale żeby to naprawdę weszło do praktyki codziennej. I w ten sposób powstała Regenesis Group. Tutaj jest czworo z tych głównych osób, jest ich tam w tej chwili około ósemki tych takich założycieli i liderów tej grupy. I oni napisali manifest, w którym spisali te główne założenia, główne, powiedziałbym, ataki czy ciosy na nasze skostniały sposób patrzenia i myślenia. I pierwszym takim, pierwszym stwierdzeniem jest to, że świat jest złożony, że organizmy żywe, czy systemy żywe, bo to wywodzi się bardzo z
myślenia systemowego, o żywych systemach, one są cholernie złożone. I my jako ludzie nie mamy, nie mamy mechanizmów poznawczych, nie mamy sposobu poznawczego, żeby racjonalnie, intelektualnie objąć tą złożoność. I jednocześnie żyjemy w kulturze, w której to podejście szkiełka i oka i podejście intelektualne, akademickie bardzo zachęca nas do tego, żeby rozumieć rzeczy. W związku z tym, żeby móc coś zrozumieć, to musimy to podzielić na mniejsze kawałki, musimy to uprościć, bo inaczej jesteśmy w nieintelektualnym, nieracjonalnym obcowaniu z czymś. I w związku z tym to upraszczamy aż do zgłupienia tego, czyli zbanalizowania tego, z czym mamy do czynienia. Taki klasyczny przykład, który oni podają, to jest, jak się weźmie żabę. Żaba jest dosyć złożonym organizmem, jest bardzo złożonym organizmem. I to, co się robi w szkole, to się robi sekcję tej żaby. Mamy osobno tutaj mięśnie, mamy udo, tu mamy mózg, tam układ nerwowy, mamy oko. I można napisać doktorat o tym, jak działa mięsień w udku żaby, albo jak działa oko żaby. Natomiast każdy z tych elementów z osobna traci tą unikatową jakość, którą można by nazwać żabowością. Że jak masz żywą żabę w ręce, albo widzisz żywą żabę, to jest w niej coś takiego, ta żabowość, która już nie jest obecna w tym, jak patrzysz na oko żaby albo na nogę żaby. Więc nie fragmentaryzujmy, nie tnijmy na małe kawałki dla naszej wygody złożonych żywych systemów. To jest pierwszy postulat. I takie podejście będzie wymagało od nas ludzi dorośnięcia albo wyrośnięcia poza ramy myślowe, których używamy w tej chwili. Więc te wszystkie punkty są zaproszeniem do wyjścia poza swoje sposoby postrzegania, poza to, co jest oczywiste. I drugi punkt to jest to, że nie dojdziemy tam, gdzie chcemy, idąc na kompromisy. To znaczy, że nie da się na przykład zregenerować, w cudzysłowie, kawałka ekosystemu, jednocześnie ukrywając ten koszt w innym kawałku. Czyli, że nie wiem, zregenerowałem bulwar nadrzeczny w mieście, ale przy okazji wyregulowałem rzekę w taki sposób, że 3 km dalej będzie powódź albo susza. Nie da się tego zrobić. Te połączenia, ta złożoność powoduje, że musimy brać pod uwagę wszystkie aspekty tego złożonego systemu. I w ten sposób wiele kompromisów jest niemożliwe. Na przykład nie można w Chinach produkować plastiku, sądząc, że nas to nie dotknie w Europie, bo udało nam się zoutsourcować brud i wyzysk ludzki gdzieś tam do obcych krajów. Taki kompromis nie jest w ogóle na mapie tego myślenia. Trzeci punkt to jest, natura nie potrzebuje ochrony. Natura potrzebuje współpracy. I to jest zmiana naszego myślenia o naszym miejscu w świecie. Że my przez ostatnie tysiące lat w tej naszej tutaj, powiedzmy, europejskiej, dominującej obecnie kulturze, oddzieliliśmy się od natury, trochę w wyniku tego, że jesteśmy koroną stworzenia, jesteśmy ponad naturą, trochę w wyniku tego, że pozamykaliśmy się w betonie i w świecie, no, w którym już nie czujemy tego kontaktu, dosłownie. I teraz można by powrócić pozornie do natury poprzez opiekowanie się nią, albo tworzenie rezerwatów i robienie płotu i mówienie, tam człowiek nie powinien wchodzić, bo człowiek to szkodnik. To też jest obecne w ruchu ekologicznym, że im mniej ludzi, tym lepiej. Takie mizantropiczne troszeczkę podejście. I oni idą dalej, mówią, że jeżeli my jesteśmy częścią natury, to mamy swoją robotę do zrobienia w naturze. Czyli nie chronimy natury przed ludźmi, ale przypomnijmy sobie, jaką my mamy
rolę w ekosystemie. Taką konkretną z zaangażowaniem i też z radością bycia częścią ekosystemu. I oni wręcz mówią odważnie, że realizowanie tej, bycie w tej roli, czy realizowanie tej wizji, którą mamy dla świata, w którym jesteśmy, jest naszą odpowiedzialnością i wręcz przeznaczeniem. To jest bardzo mocne stwierdzenie, że kiedy my szukamy, i to często też widać na rynku rozwojowym, w ogóle my szukamy sensu, szukamy, jako ludzie jesteśmy zagubieni często w poszukiwaniu naszego miejsca w świecie. I z tej perspektywy twoje przeznaczenie, czy twoja rola w świecie jest nierozerwalnie związana z tym żywym systemem, którego częścią jesteś. I zobaczymy dalej, że ten żywy system to jest bardzo lokalny, bardzo, bardzo tu, w tym miejscu. On nie jest gdzieś hen kosmiczny, archetypowy, w jakimś znaczeniu takim uniwersalnym, ale że twoją odpowiedzialnością i przeznaczeniem jest być częścią tego ekosystemu, w którym się urodziłeś, w którym jesteś. I jedyną stosowną odpowiedzią jest lokalna odpowiedź. To znaczy, że jeśli chcesz zmieniać świat, to twoja sprawczość jest w tym miejscu, w którym postawiłeś stopy dosłownie na glebie, na ziemi. I zmiana całego świata, zmiana, nie wiem, wszystkich, całego systemu, zmiana porządku światowego, w ogóle nie tędy droga. To znaczy, ten dąb, który rośnie, rośnie dokładnie w tym miejscu. W tym kontekście, w tej odległości od wody, w tym zacienieniu, w tym rodzaju wiatru, na takim stoku, dokładnie z taką ilością opadów, nie ma nic innego. Więc regeneratywność oznacza też rzeczywiście bycie z wszystkimi tego konsekwencjami w tym miejscu, w którym jesteśmy i wpływanie na najbliższe otoczenie. Dokładnie tak jak ten dąb. To też oznacza, że nie ma czegoś takiego, co się nazywa best practice. Czyli, że jeżeli coś zadziałało w jednym miejscu, to teraz wystarczy to skopiować i rozpropagować na wszystkie inne, nie wiem, dzielnice, miasta, kraje i tak dalej. Bo wtedy tworzymy sieć McDonald'sów. Czyli z lokalnej restauracji, która być może działała w danej dzielnicy, robimy sieć martwych, plastikowych miejsc, które nie tylko są oderwane od konkretnego miejsca, ale wręcz zabijają unikatowość konkretnego miejsca, konkretnego kontekstu. I każdy ma swoją rolę do odegrania w tym. To znaczy każdy, ty i ja, mamy swoje zadanie związane z tym miejscem, w którym jesteśmy w tej chwili. I to nie oznacza tylko zmiany tego, co robimy, ale przede wszystkim oznacza zmianę tego, kim jesteśmy i w jaki sposób myślimy, w jaki sposób jesteśmy w naszym otoczeniu. Więc to też jest zaproszenie do osobistego wzrostu i do przemiany w osobę, którą można by nazwać regeneratem, regeneratką. Na praktycznym poziomie przejście do regeneratywności oznacza przede wszystkim najpierw zobaczenie miejsca, w którym my jesteśmy, w naszych praktykach obecnych, w naszym świecie. I tutaj na tym wykresie, na osi poziomej jest nakład energetyczny, po lewej stronie jest duży nakład energetyczny, po prawej mniejszy albo wręcz zwrot energii. Na osi pionowej jest żywotność systemu, czyli to, jaka jest bioróżnorodność, jaka jest naturalna witalność tego, co jest w środku. I tutaj tak jak ta strzałka czerwona idzie w lewym dolnym rogu tego wykresu, to są działania, których mamy mnóstwo w obecnym świecie, to są działania, które wymagają dużego nakładu energii, a w ich efekcie jest coraz mniej życia.
Czyli na przykład ciągnik, który co roku szykuje monokulturę pszenicy. Czyli zużywamy paliwa kopalne, idzie na to mnóstwo energii, tylko po to, żeby naturalna sukcesja nie ruszyła, czyli żeby las nie zaczął się rozsiewać, to się nazywa dobra kultura rolna. I następnie tą pszenicę trzeba jeździć, żeby ją podlać, trzeba ją nawozić, trzeba ją... I nawozy znowu wymagają nakładów energetycznych, trzeba ją potem spryskać, potem trzeba ją zebrać i tak dalej. Zużywamy mnóstwo energii i na sam koniec tego cyklu mamy więcej śmieci w atmosferze, ale gleba jako taka jest bardziej martwa po takim cyklu. Ta warstwa, nie wiem, czarnoziemu czy humusu z roku na rok maleje. Żywotność systemu spada. I to jest nasza konwencjonalna praktyka w naszej obecnej kulturze, w bardzo wielu aspektach. Można by się przyjrzeć temu w taki sam sposób w szkołach. Na początku roku, po wakacjach wracamy i nauczyciele zaczynają wciskać tą wiedzę dzieciakom do szkoły, do głowy i tydzień po tygodniu energia i duch uchodzą z większości i nauczycieli, i uczniów. I to jest degeneratywne. I w czerwcu już czekamy na wakacje, żeby można było się w cudzysłowie zregenerować w zupełnie innym znaczeniu tego słowa. I takie myślenie jest oparte na fragmentaryzacji, czyli na tym, że można sądzić, że pole pszenicy albo klasa w szkole są oddzielne od innych aspektów ekosystemu. Czyli że pole pszenicy nie jest związane z lasem, nie jest związane z atmosferą, z jakością powietrza, z globalnym ociepleniem i tak dalej. Albo że klasa w szkole nie jest związana z tym, co się dzieje w domu, z tym, co się dzieje w dzielnicy, w społeczności, z rodzeństwem tych dzieciaków, co się dzieje w domu nauczycieli i tak dalej. I od kilkudziesięciu lat mamy taką ideę zielonego rozwoju, która mówi, że możemy niektóre z tych praktyk zamienić. Czyli na przykład możemy zamienić żarówki te dawne, żarzące się, na LEDy, na energooszczędne żarówki. Była wielka akcja wymieniania żarówek. Teraz jesteśmy zieloni, to znaczy, że zużywamy 10% tej energii, którą zużywaliśmy wcześniej. Możemy kupić sobie samochód hybrydowy, czy nawet elektryczny. I to oznacza, że zabijamy naszą planetę, zabijamy nasze środowisko trochę wolniej. To znaczy, paląc LED-a, 10-krotnie wolniej zabijasz naszą planetę. Okej, można sobie poklepać się po plecach i powiedzieć, że jestem zielony. Natomiast to w dalszym ciągu nie zmienia tego, że my stopniowo degenerujemy miejsce, w którym żyjemy. I takim świętym graalem, czy takim celem tego całego zielonego ruchu jest zero waste, czy nawet gospodarka cyrkularna. To znaczy, że ja nie produkuję śmieci. To, że ja jestem, nie generuje żadnej szkody. Taki punkt neutralności, to się nazywa sustainability, czyli taki stan mógłby trwać w nieskończoność. I to jest ten punkt przecięcia tych dwóch osi. Oczywiście ten punkt jest nieosiągalny, to znaczy, że we wszystkich praktykach, które my w tej chwili mamy, jesteśmy prawie zero waste albo prawie sustainable. I nawet jeśli byśmy osiągnęli w tej chwili sposób funkcjonowania, który rzeczywiście jest neutralny, który jest w punkcie zero, to jak wygląda atmosfera i to, jak wyglądają nasze ekosystemy, jak wygląda bioróżnorodność, stan wody i tak dalej, nie sprawia, że Ziemia jest dobrym miejscem do życia. To znaczy, my nie chcemy, myślę, że nie warto podtrzymywać tego, jak w tej chwili wygląda nawet nasze otoczenie. I okazuje się, że ten wykres ma jeszcze drugą połowę. I ta druga połowa to jest przestrzeń, w której kiedy ja funkcjonuję, czy kiedy mój projekt, moja działalność się toczy, to im dłużej to się toczy, tym więcej jest żywotności. I to wiedzą osoby, które prowadzą takie prawdziwie permakulturowe ogrody czy gospodarstwa, że
im dłużej mój ogród działa, tym bogatsza jest gleba. Wystarczy pójść do lasu. Takiego lasu, który został trochę zaniedbany, który nie jest tak bardzo utrzymywany przez, przez wycinkę i sprzątanie, że ta warstwa próchnicza się gromadzi. Że bioróżnorodność w starych lasach jest wyższa niż w młodym lesie. I to jest naturalna tendencja żywych systemów, że kiedy pozwolimy życiu trwać, to ono rośnie. I na takim pierwszym, podstawowym poziomie tego podejścia jest restauracja, czyli przywracanie tego, co było. Czyli mogę na przykład wykorzystać moje paliwa kopalne zamiast do koszenia ciągle pola i tworzenia monokultur jednorocznych roślin, to mogę wykorzystać te paliwa kopalne, żeby posadzić las. Posadzę te 10 tysięcy sadzonek na hektar. Jeżeli je zostawię samym sobie, to tam już coś się zdarzy. Już powstanie jakiś ekosystem, który będzie sam w jakiś sposób funkcjonować. I to jest okej. To znaczy sadzenie lasów jest fajne i jednocześnie, i o tym będą dzisiaj też prezentacje, samo leśnictwo, czy agroleśnictwo, czyli łączenie lasów z produkcją żywności, może być o wiele głębszym działaniem. To znaczy może być okazją, żeby człowiek rzeczywiście powrócił do swojego miejsca w naturze, czyli żeby ogrodnik rzeczywiście stał się częścią ogrodu, a nie tylko go nadzorował i kosił. I to jest to reconciliatory, czyli przywracający człowiekowi miejsce w naturze ruch. A idąc jeszcze dalej, kiedy zrozumiemy działanie tego całego żywego systemu, możemy dojść do miejsca prawdziwie regeneratywnego, czyli miejsca, w którym człowiek koewoluuje razem z ekosystemem. Tak jak wszystkie żywe organizmy ewoluują cały czas, tak samo człowiek, jego gatunek, ewoluujemy cały czas. I nasza ewolucja może iść pod kątem prostym do ewolucji innych organizmów, czyli patrz COVID i jak wirusy próbują walczyć z naszą ewolucją, a możemy też ewoluować razem z lasem, w którym żyjemy. I wtedy my stajemy się jednym z wielu wyrazów tego, jak natura w danym miejscu działa. I żeby to robić, Rygenesis powiedziało o czterech podstawowych konceptach. Czyli na co warto zwrócić uwagę, żeby dojść do tego miejsca, gdzie jesteśmy częścią natury. I te cztery koncepty to jest wholeness, czyli widzenie całości. O tym będę mówić za chwilę trochę więcej. Czyli nie fragmentaryzowanie, tylko patrzenie na całe organizmy, tak jak są żabą. Nestedness, czyli zagnieżdżenie, czyli pamiętanie, że zawsze jesteś zanurzony w czymś większym. Nie sposób nie być częścią czegoś większego. Czyli że ten dąb jest częścią albo lasu, albo polany, jest zanurzony w czymś, co go otacza. Esencja, czyli każda całość, każdy żywy system ma swoją unikatową esencję. Ma coś, co jeżeli zabierzesz to z tego systemu, to zabiera mu tą jego wyjątkowość. Zabiera mu to coś, co czasami trudno nazwać, ale wiemy, że to jest. To jest tak jak z człowiekiem, czy to ma psa, czy zwierzęta. Wiedzą, że ma coś takiego. To też łączy się z aspektem duchowym, w który nie będę tutaj wchodzić, ale że żywy system ma coś esencjonalnego w sobie i niezbędne jest bycie w kontakcie i poznanie tego czegoś. I czwarty aspekt to jest potencjał. To jest to, że dosłownie wchodząc na zdegradowane pole orne, można zobaczyć, co tu jest możliwe, jaka forma żywotności jest możliwa tutaj za 50 albo 100 lat. I to jest odruch, który można sobie wytworzyć, że w dowolnej sytuacji, w dowolnej grupie ludzi, w dowolnym ekosystemie można wyczuć, jaka forma żywotności tutaj mogłaby istnieć.
jaki wyższy poziom złożoności tego systemu mógłby się przejawić. I bycie regeneratem, regeneratką, czyli osobą regeneratywną, to jest jakby odruchowe, nie możesz tego nie robić, to jest odruchowe widzenie potencjału i odruchowa chęć służenia temu, żeby ten potencjał mógł się realizować. I oni zrobili listę 7 pryncypiów, 7 wskazówek, zasad w praktyce regeneratywnej, którymi warto się kierować, żeby te jakości wspierać. I one są wszystkie ze sobą połączone, nie można stosować jednej bez innych. Ta lista to jest pracuj z całymi systemami. To też, no znowu, Joel Glansberg, ten permakulturowiec, o którego już wspominałem, z Genesis, on mówi, że jak zaczynał swoją praktykę permakulturową, to zorientował się, to co zresztą Leszek mówił, że Leszek Frankiewicz w swojej prezentacji kiedyś, że on zaczyna tworzyć fortece permakulturowe, czyli że mam 1 hektar raju, mam oazę, gdzie wszystko się zgadza, a potem jest płot i jak się uniosę nad to, to się okazuje, że wokół tego raju jest monokultura pszenicy czy kukurydzy albo pustynia. I on zdał sobie sprawę z tego, że to jest zupełna porażka projektanta, że nie można skończyć swojego projektu na płocie, dlatego że ta woda płynie, dlatego że wiatr wieje, dlatego że się nasiona rozsiewają, że zwierzęta wędrują i nie ma sensu projektować, nie biorąc pod uwagę większej całości. Drugi punkt to jest pracuj z potencjałem, a nie problemem. Czyli w takich prostych słowach natura zawsze rozwija potencjał. To jest tak, że jak się spali las, to natura nie siedzi i nie biadoli, Jezu, jak się spalił las, co zrobić, żeby się więcej nie spalił, albo czyja to wina, albo jak możemy teraz wprowadzić jakieś środki przeciwpożarowe, tylko momentalnie zaczynają kiełkować rośliny, które w tym momencie znajdują swoją niszę. Są ekosystemy, które wymagają pożarów, żeby mogły się regenerować, żeby mogły się ożywiać. I w każdej sytuacji jest potencjał. Kiedy myślimy, kiedy widzimy problem, czyli na przykład, o nie, mamy zatrutą rzekę, to jest problem, to momentalnie fragmentaryzujemy, oddzielamy się od widzenia tej większej całości. I to jest ogromne wyzwanie, bo jak widzieć potencjał tego, że Odra właśnie umarła? Jaka forma żywotności, jaki potencjał w tej większej całości, na przykład w dorzeczu Odry, staje się możliwy dzięki temu, że zeszłego lata umarła Odra. To jest ten sposób patrzenia. Trzeci punkt to jest rozwijaj zdolność, rozwijaj możliwość w systemie. Czyli to jest o wspieraniu tego, żeby system stawał się coraz bardziej sprawny. Sprawny w takim sensie żywotności. Punkt czwarty to jest buduj pole współpracy. To jest też temat, który jest ważny dla nas jako kultury, że my jesteśmy połączeni. My siedząc tutaj jesteśmy połączeni, nawet jeżeli jeszcze ze sobą nie rozmawialiśmy, to gdzieś w tym polu, w tej społeczności, nie wiem, polskiej czy międzynarodowej, jesteśmy częścią tego samego systemu. I jak możemy, jaki impuls mógłby sprawić, że ten potencjał naszego systemu będzie mógł się realizować dzięki temu, że my ze sobą będziemy mogli lepiej współpracować. I takie konferencje są na przykład sposobem na to, żeby budować pole współpracy. Punkt piąty to jest pracuj z zagnieżdżonymi systemami. Czyli to, co już mówiłem, że zawsze jesteś częścią czegoś większego, trochę jak matrioszka, jak taka figurka w figurce, że to małe siedzi w większym, to większe siedzi w jeszcze większym, to porządkuje sposób patrzenia na zadania, które mamy przed sobą. Punkt szósty, który mocno się wiąże z permakulturą, to jest znajduj te węzły, gdzie mała interwencja daje duży efekt. Czyli jak wydajnie
wprowadzać impulsy do systemu. I punkt siódmy, pracuj z unikatowością każdego miejsca. I to wymaga bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo też pokory, żeby naprawdę poczuć miejsce, poczuć być może coś w tym miejscu, co się nie przejawia od 100-200 lat, ale gdzieś tam być może kiedyś było. To jest w ogóle cały sposób badania. Oni rozwijają coś, co się nazywa story of place. Czyli gdyby to miejsce było osobą, to jaka to jest osoba? Albo jaką osobą bywa to miejsce? Na przykład, nie wiem, 200 lat temu, 500. Jaką osobą mogło to miejsce być za 100-200 lat? Unikatowość miejsca. I ta praca z konkretnym miejscem jest podstawą tego działania, zwłaszcza w dobie globalizmu to jest trudne, zwłaszcza w dobie szybkich rozwiązań, uniwersalnych rozwiązań, pośpiechu związanego z tym, że mamy wszechkryzys, że trzeba coś zmienić w ciągu 5 lat, 10 lat. Tutaj rzeczywiście ja widzę to po sobie i też po tym, jak my w naszym projekcie Osada Earth działamy, jak trudno jest rzeczywiście przyjąć, że to miejsce na Ziemi to jest to miejsce. Że już, że mogę być na Kostaryce, mogę być w Tajlandii, mogę być, nie wiem, na Bali, gdziekolwiek, ale moje nogi stoją w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek. I to jest to pole, i to jest ta woda, i ta glina, i przylatują żurawie, ale nie papugi. Tutaj zebrałem parę cytatów, które bardzo polecam. Wendella Berry bardzo pięknie też poetycko pisze o budowaniu relacji z miejscem. I też był rolnikiem, więc jak z miejsca farmera, rolnika można to robić. Ale to budowanie relacji z miejscem to jest o odejściu od tego myślenia, co to miejsce może mi dać. Czyli na przykład mam wymarzony dom, jak mogę go postawić w tym miejscu? Aha, muszę zrównać tą górkę, tutaj muszę przekierować rzekę, tutaj sobie posadzę drzewa. To będzie wyglądało jak w tym moim wymarzonym projekcie. Do sytuacji, w której patrzę na unikatowość tego miejsca i zadaję sobie pytanie, jak mogę służyć żywotności tego miejsca swoją obecnością? Czyli na co natura mi pozwoli i też w czym będzie mnie wspierać natura, w czym będzie mnie wspierać to miejsce, kiedy ja tu będę żyć. Jak mogę harmonizować swoje potrzeby z potrzebami tego miejsca, tak żeby to wszystko razem tworzyło coraz bardziej żywy system. I to uczy pokory. To jest bardzo, bardzo piękna też duchowa droga, żeby służyć miejscu, w którym jesteśmy. I mówiąc miejscu, mam na myśli nie tylko tą działkę, którą kupiłem, ale też otoczenie. Czyli moi sąsiedzi są częścią mojego miejsca. Moja gmina jest częścią mojego miejsca. Dorzecze rzeki, w której jestem, jest moim miejscem. I wtedy można przejść od takich projektów, jak są po prawej, czyli takiej suburbii przedmieść naszych miast obecnych, do takich projektów, jak jest tutaj po lewej. To znaczy, że naprawdę w tym miejscu, z tym ukształtowaniem terenu, z tą wodą, jak moja obecność może być częścią tego miejsca. I to powoduje też, że nawet w tym zielonym ruchu, czy tym sustainability podejściu, my skupiamy się na projekcie. Mam świetny projekt, moja ekowioska jest świetnym projektem, tylko muszę teraz znaleźć dla niej dobrą ziemię. Mój projekt, nie wiem, samowystarczalnego domu albo siedliska, to jest świetny projekt. A oni mówią, jest dokładnie na odwrót. To znaczy, przychodzisz do miejsca i zastanawiasz się, jak twoja obecność, czyli twój projekt, może służyć temu miejscu, a nie jak miejsce może służyć twojemu projektowi. Czyli projekt staje się instrumentem
do regeneracji i żywotności miejsca, a nie żywotność miejsca ma karmić twój projekt. I bardzo często to miejsce, tak jak mówiłem, to jest twoje sąsiedztwo, czyli jak twoje regeneratywne siedlisko, twój regeneratywny habitat może służyć temu sąsiedztwu, tym, nie wiem, tysiącowi hektarów wokół ciebie. Jak twoje siedlisko może służyć żywotności do życia twojej rzeki? Albo żywotności młodzieży w twoim otoczeniu? To są te pytania, które stają się istotne. I chcę jeszcze powiedzieć trochę o tej idei zagnieżdżania, dlatego że my cały czas doświadczamy tego zagnieżdżania. Tutaj jest bardzo prosty rysunek człowieka. I jak się przyjrzeć, to gdzieś tam w środku, w naszym sercu, w tkance mięśniowej, mamy komórki mięśniowe. I każda komórka, kto uczył się biologii, to wie, że to jest jakaś tam złożona już całość. Mamy mitochondria, mamy jądro, mamy mnóstwo procesów. I te komórki układają się w tkankę i tkanka mięśniowa też już ma swoje cechy. Też jest następną całością. I tkanka mięśniowa, serca, tworzy ten duży twór, który się nazywa sercem, organem w naszym ciele. I serce jako takie też jest całością. Znaczy możemy na przykład przeszczepić serce do innego ciała i ono będzie działać. I jednocześnie to serce jest jednym z wielu organów, które są od siebie bardzo różne, mózg, nerki, wątroba i tak dalej, które tworzą człowieka, który też jest jakąś całością. I potem jak zbierzemy grupę ludzi, to oni tworzą wspólnotę, czy rodzinę, która też jest systemem żywym, który jest całością. I to jest ta umiejętność patrzenia, tego zoomowania do środka i na zewnątrz, czyli widzenia jednocześnie tych małych całości i tych dużych całości i świadomości, że zawsze pracujemy, z organizmem, jednocześnie widząc tą większą całość, w której jest zagnieżdżony i też widząc jego elementy, w jaki sposób one składają się na tą całość, z którą pracujemy. To jest to takie trzypoziomowe myślenie o zagnieżdżeniu i o całościach. I żywotność żywego systemu jest bezpośrednio związana z tym, czy on jest dobrze zintegrowany z większą całością, której jest częścią. Możemy to odnieść do siebie jako ludzi, czy ja jestem dobrze zintegrowany w przepływie w jedną i w drugą stronę z tą większą całością, czy na przykład z moją wioską, czy z moim sąsiedztwem. I ta mniejsza całość w regeneratywnym systemie wnosi wartość do większej całości. To jest zawsze pytanie, w jaki sposób ja mogę wnosić wartość, jaką rolę mam do odegrania w większej całości. I jednocześnie ta większa całość wspiera i karmi ten mniejszy element, który jest w środku. To jest wzajemność wymiany. To jest taki obrazek o tym, jak można różnie myśleć w różnych kulturach. Tutaj po lewej jest człowiek z tego przysłowia, że tam daj człowiekowi rybę, to będzie miał co jeść przez jeden dzień, ale daj mu wędkę, to będzie miał, to nie będzie chodził głodny przez resztę życia. I ten po prawej to jest regenerat. To jest osoba, która mówi sobie, ok, jeżeli mam wędkę i mogę łowić ryby, to w jaki sposób moja obecność, czyli to, że ja łowię ryby, może wspierać żywotność całej ławicy, całego ekosystemu morskiego. Dlatego, że ja łowiąc ryby staję się częścią żywego systemu, który obejmuje ogromną część tego morza, czy tego jeziora. Więc w jaki sposób mój połów nie tylko nie będzie degenerować, czyli nie będę zabijał żywotności, ale w jaki sposób to, że ja łowię ryby, może zwiększać żywotność ekosystemu, którego częścią jestem. To jest dosłownie ten poziom myślenia. I tutaj to zagnieżdżenie, te trzy poziomy, o których mówiłem, można odnieść też do tego, jak ja
jako jednostka, jako człowiek, mogę brać udział w projektach. I to są trzy linie pracy. Czyli ja, no na przykładzie tego projektu, w którym na przykład ja biorę udział, czyli osady Centrum Regeneratywnego Życia, i dzisiaj Emilia Ślimko będzie miała prezentację całą o tym, także nie chcę tutaj za dużo wyprzedzać. Natomiast ja jestem w projekcie. I to jest projekt, obejmuje kilkadziesiąt osób. I jednocześnie ten projekt, na przykład intencjonalnej wspólnoty czy jako wioski, jest zanurzony w świecie, w tym szerszym świecie. To są trzy poziomy pracy. Ja, grupa albo projekt i nasze otoczenie. I regeneratywne podejście mówi, że te trzy poziomy są nierozerwalne. To znaczy, że nie ma sposobu pracować tylko na jednym albo tylko na dwóch z nich. Żeby to było regeneratywne, to ja równolegle potrzebuję robić pierwszą linię pracy, czyli rozwijać siebie. To jest dosłownie wewnętrzna praca projektanta albo wewnętrzna praca uczestnika projektu. Kim ja chcę albo powinienem się stać, żeby lepiej wnosić wartość do tego konkretnego projektu, żeby zwiększać jego żywotność. I jednocześnie jest druga linia pracy, jak budować zdrowie, jak budować witalność, jak wspierać ewolucję tej społeczności, tego projektu, tej intencjonalnej wspólnoty w naszym wypadku. Jakie procesy wzmacniać w tym projekcie, żeby on mógł, żeby był bardziej żywy i jednocześnie, żeby on mógł wnosić wartość do tego miejsca, w którym jest zagnieżdżony. Czyli żeby mógł robić swoją pracę w świecie. I wtedy się pojawia trzecia linia pracy, jak nasza obecność, jak to, że mój projekt działa, kontrybuuje do żywotności tej większej całości, czyli tego, co się dzieje poza moim płotem, tego, jak wygląda dosłownie gleba i woda sąsiadów, jak wygląda żywotność dzieciaków czy osób starszych w wiosce, w której ja mam swoje siedlisko. No i tak jak w zagnieżdżeniu, ja daję wartość do tego większego, czyli do mojego projektu, projekt daje wartość do świata i przepływ naturalnie wraca, czyli wtedy moje otoczenie wspiera żywotność mojego projektu, czy mojej społeczności, a nie walczy z nim, jak z ciałem obcym, i jednocześnie mój projekt, czy moja społeczność wspierają mnie, dlatego, że jestem elementem w przepływie. I to jest, to są te trzy podstawowe linie pracy, które stosują się do każdej sytuacji w życiu, do każdego projektu. Zapraszam was też do tego, żeby patrzeć na projekty, w których teraz jesteście, czy na organizacje, w których bierzecie udział, w jaki sposób te trzy linie pracy działają w tej chwili i w jaki sposób można by zwiększyć regeneratywność tych relacji. To jest, myślę, to, co możemy robić w każdym miejscu. I mogłoby się wydawać, że okej, oni mieli łatwo, grupa Regenesis, dlatego że oni dostawali zlecenia na budowanie dzielnic w dużych miastach, czy nie wiem, oczyszczalni ścieków, czy centrów edukacyjnych. Natomiast regeneratywne może być cokolwiek. To znaczy budka z lodami może być regeneratywna. Można zrobić kolację regeneratywnie. Znaczy mogę ugotować cokolwiek i rzucić to rodzinie pod nos i powiedzieć, no dobra, jedzcie, to jest totalnie degeneratywne, a mogę tak jak ten dąb ugotować kolację, mając w sobie postawę osoby, która chce służyć bliskości, bezpieczeństwu, ciepłu, nakarmieniu i stworzyć na godzinę przestrzeń dla mojej rodziny, to jest druga linia pracy, żeby ta rodzina miała w sobie więcej bliskości, nie wiem, zdrowia emocjonalnego, takiej bazy życiowej. I jednocześnie ta moja rodzina wtedy jest w stanie wnosić tą wartość na zewnątrz. Bo moje dzieciaki pójdą do szkoły i będą mogły inaczej wpływać na swoich rówieśników,
bo ja będąc w pracy, być może sąsiedzi przyjdą do nas na kolację następnego dnia i będziemy mogli z nimi to zjeść. Więc każdy najmniejszy gest może odbywać się na tych trzech liniach pracy. I regeneratywne projektowanie, regeneratywne bycie jest oparte na przekonaniu, że nie można osiągnąć zewnętrznej transformacji, zewnętrznej zmiany, która nam się marzy, którą chcielibyśmy wnieść do świata, bez dokonywania wewnętrznej transformacji. Bez tej wewnętrznej pracy i ewolucji nad tym, jak myślimy, ale też w jaki sposób jesteśmy w każdej sytuacji w naszym życiu. Kończąc, tutaj są takie bardzo podstawowe źródła. Jest bardzo, bardzo piękna książka Pameli Mang i Bena Haggarda z grupy Regenesis, Regenerative Development and Design. Jest to świetna książka, bardzo popularyzująca te idee, pewnie znane nowoczesnym architektom i permakulturowcom, ale dająca właśnie ten kontekst głębszy, też duchowy i filozoficzny. Miałem przyjemność brać udział w kursie półrocznym, który Regenesis Institute prowadzi w kohortach w różnych częściach świata, który się nazywa Regenerative Practitioner Series, TRP. I tam można spotkać świetnych ludzi z regionu. Następna osoba, która będzie po mnie mówić, Monika Hernandez-Murcillo, to jest właśnie osoba z Eberswalde, spod Berlina, którą poznałem na tym kursie, także jesteśmy w tej kohorcie europejskiej razem. I ten kurs jest organizowany chyba raz w roku, mniej więcej, może dwa razy w roku. No i mówiłem dużo o Regenesis Institute, natomiast jest jeszcze jedna bardzo silna postać, która jest bardzo zaprzyjaźniona z Regenesis Institute, ale ona jest kontrarianką i jest osobą działającą, tworzącą swój nurt, to jest Carol Sanford. To jest bardzo wspaniała osoba, starszyzna. W ogóle te wszystkie osoby, które się pojawiały, to jest taka prawdziwa starszyzna, którą bardzo polecam, jeżeli chodzi w ogóle o głębsze rozumienie tego, jak można być w świecie, jak można być częścią wioski. No i Carol Sanford to jest też bardzo inspirujące źródło tego, co jest możliwe w regeneratywnym byciu. I na koniec bardzo, bardzo zapraszam do naszego projektu regeneratywnego Osada Earth, Centrum Regeneratywnego Życia w Prosinku, w Drawskim Parku Krajobrazowym Zachodniopomorskim. Dokładne zagnieżdżenie to jest Prosinko, sołectwo, później to jest gmina Czaplinek, powiat Drawski. Niedawno byliśmy, parę dni temu byliśmy na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi właśnie w powiecie drawskim i się tam zagnieżdżamy. Drawski Park Krajobrazowy, Województwo Zachodniopomorskie, Polska, do rzeczy Odry i tak dalej, i tak dalej. I tam staramy się praktykować te trzy linie pracy. I bardzo was zapraszam na prezentację Emilii Ślimko, która za dwie godziny będzie mówiła właśnie dokładnie o tym, jak praktykujemy te regeneratywne zasady, regeneratywne wskazówki na 11 hektarach i z grupą osób. Dziękuję bardzo za uwagę.